Dzisiaj zaproszę Was na opowieść Piotrka Kantorowskiego, ultramaratończyka, podcastera i prawnika. Jest to historia, z którą może się zidentyfikować wiele osób zaczynających swoją przygodę z ultra. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Kantorowski, na co dzień jestem radcą prawnym. Prowadzę podcast Prawo dla Biznesu, a dzisiaj chciałem się podzielić z Tobą tym, czym dla mnie są biegi ultra. Od razu przepraszam Cię, Kamil, nie czytałem pytań naprowadzających, które dałeś na grupie Black Hat Ultra, ale to z tego powodu, że pewne rzeczy chcę powiedzieć po prostu od siebie, tak jak je czuję. I też od razu wyjaśnię, że w przeciwieństwie do wszystkich moich poprzedników, przynajmniej tak jak ich odebrałem, a już na pewno w przeciwieństwie do wszystkich gości Twojego wiodącego podcastu Black Hat Ultra, ja jestem totalnym amatorem biegów ultra. Nawet podkreślę to już w tym momencie, żebyś mógł wyłączyć słuchanie, jeżeli nie masz ochoty kontynuować po uzyskaniu tej wiedzy. Nie przebiegłem ani razu w życiu 100 km. Przebiegłem wczoraj 80 km podczas Lamentu Świętokrzyskiego i w październiku 2019 roku. Lament zresztą też w 2019 roku, co może być mniej oczywiste, jeżeli będziesz tego słuchał za kilka lat. W każdym razie w 2019 roku w październiku przebiegłem 70 km Łemko-Bymę. Także ja z perspektywy pewnie większości z Was jestem zupełnym amatorem, jeżeli chodzi o ultramaratony, ale mam trochę inny przekaz niż to, co daje nam bieganie ultramaratonów przez całe życie i pokonywanie wieloset kilometrowych dystansów. Te jeszcze pewnie przede mną. Moje przesłanie jest bardziej takie, że ultramaratony są naprawdę dla wszystkich i jest to możliwość spędzenia czasu w sposób, który pozwala nam zregenerować naszą psychikę tak, jak chyba prawie żadna inna rzecz w dzisiejszym zagonionym świecie. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że pod koniec 2018 roku miałem 20 parę kilogramów nadwagi. Ciuchy mi się zaczynały kończyć w tym znaczeniu, że no, wyrastałem z nich. Tyle tylko, że miałem 34 lata i wyrastałem z nich nie w tę stronę, w którą można z ciuchów wyrastać. A finalnie miałem jeszcze takie brzydkie przyzwyczajenie, które nazywa się paleniem. Znaczy niby nie paliłem już od 2012 roku zwykłych papierosów, ale paliłem e-papierosa. Myślę z perspektywy dzisiaj, że nie było to tak, że czyniło to diametralną różnicę. No i co? Tak wyszło, że z końcem roku trochę się na siebie poirytowałem. I trochę też jest tak, że moja żona jest trenerem mentalnym i ukierunkowała to moje poirytowanie na siebie, że się zrobiłem takim grubym kolesiem, który ostatnią aktywność sportową kojarzy z rokiem 2014. No, może da się gorzej, no, ale na pewno da się lepiej. I stwierdziłem, że muszę zacząć uprawiać jakiś sport. Nie bardzo byłem w stanie odnaleźć w swoim życiu przestrzeń czasową na jakikolwiek inny sport, więc stwierdziłem, że bieganie polega w zasadzie na tym, żeby wyjść z domu i zacząć biec, a potem kontynuować to przez określoną ilość czasu i wrócić do domu. Więc z tego powodu po prostu postawiłem na to, że zacznę biegać.
I tak 1 stycznia 2019 roku, wiem, że to brzmi infantylnie, takie postanowienie noworoczne. No ale gdyby to było takie postanowienie noworoczne, to chyba bym tego teraz nie nagrywał, bo to by się nie było czym pochwalić. W każdym razie 1 stycznia wyszedłem na swoją pierwszą przebieżkę taką w celu biegania, nie w celu rozgrzania się, bo to mi się zdarzyło w listopadzie i w grudniu kilka razy przed morsowaniem, na które na szczęście dałem się wyciągnąć w zeszłym roku, mimo że już od kilku lat znajdowali się ciągle tacy, którzy mi mówili, że to jest świetna rzecz i mi naprawdę polecają to, żebym poszedł na morsy. W każdym razie tego 1 stycznia, nie wiem, czy przebiegłem 2 km, wróciłem półżywy, ale na szczęście mam tę cechę, którą teraz nazywa się determinacją, a chyba jak byłem młodszy, częściej nazywano ją uporem. No cóż, może to jest tak, że w środowisku biznesowym, w którym się teraz znacznie częściej obracam niż w jakimkolwiek innym, pewne rzeczy, które może u sporej ilości osób są jakimiś może nie tyle negatywnymi cechami, co spostrzeganymi jako negatywne, są jednak oceniane zdecydowanie wyżej i ten upór staje się determinacją. W każdym razie, jak wyszedłem 1 stycznia biegać, tak naprawdę z uporem maniaka, 7 razy w tygodniu biegałem codziennie i w zasadzie do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Wiem, 7 razy w tygodniu to chyba trochę za dużo, ale jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby odpuścić trening, ponieważ cały czas mam z tyłu głowy tego kolesia, który ważył 20 kg za dużo i który miał problemy z nałogiem nikotynowym, tak to określmy ładnie. No i tak bieg po biegu, 20 któregoś lutego koledzy, z którymi chodziłem na morsy, zaproponowali mi, żebym zapisał się na półmaraton. Ja oczywiście ich wyśmiałem, powiedziałem, że to chyba nigdy w życiu takiego dystansu nie przebiegnę, że to jest zdecydowanie za dużo, że jeszcze na 5 km to rozumiem, ale 21 to już w ogóle, chociaż nie, wtedy to chyba nawet miałem wątpliwość, ile ma półmaraton. W każdym razie stanęło na półmaratonie sztafecie, no to się zapisałem, to pobiegłem, to przebiegłem, popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy takie, które można popełnić w swojej własnej głowie, ale zrozumiałem, że bieganie to jest coś, co naprawdę mi się podoba i chcę to poprawić. Chcę biec następny i następny raz. I tak zacząłem się zapisywać na biegi, aż trafiłem na biegi trialowe. Nawet zapisując się, przyznam szczerze, nie do końca wiedziałem, na co ja się zapisuję. Po prostu był bieg w okolicy, to się postanowiłem zapisać. I tak od biegu do biegu w końcu wylądowałem na 30-kilometrowym dystansie letniego przesilenia pod Dynowem. Ja wiem, że dla was ultrasów to ten 30-kilometrowy dystans to tak jakby wyjść z domu po bułki, natomiast dla mnie wtedy to było coś wręcz niewyobrażalnego. Żeby było śmieszniej, zgubiłem się na tym biegu 700 metrów przed metą. Nie zauważyłem, że są na ziemi strzałki wskazujące metę i pobiegłem za taśmami, które akurat były dalej, bo dotyczyły innego dystansu. Ale dzięki temu tego dnia przebiegłem 40 km. Tak wiem, dość późno się zorientowałem, że źle biegnę. W każdym razie chyba było tak, że chciałem się sprawdzić, ile jestem w stanie przebiec, a wiedziałem już, że czas będzie kiepski, no bo w końcu się zgubiłem. No i finał finałów dobiegłem, mając na koncie 40 km i przełamane w głowie barierę przed ultra, nie, jeszcze nie przed ultra, przed maratonem. W każdym razie po tym biegu zapisałem się na maraton i myślałem, że to będzie taka puenta 2019 roku, ale kilka miesięcy później, bodaj końcem sierpnia, kolega namówił mnie na Łemkowy Me,
A że miał akurat tę przewagę z tą propozycją nad wszelkimi innymi propozycjami, że Łemkowy ma w tym roku wypada 12 października, a 12 października to tak się składa moje urodziny. I cóż, przekonał mnie, zapisałem się, a potem z przerażeniem stwierdziłem, że Jezus Maria, jak ja przebiegnę 70 kilometrów. W ogóle układałem niesamowite plany w głowie, jak ja będę biegał dystanse 5 razy w tygodniu, najlepiej po 21, a na weekendach będę biegał po 40 kilometrów, jak nie 50, żeby się przygotować na dystans 70 kilometrów. Ale chyba trochę na szczęście mi to nie wyszło, w sensie nie ziściły się te moje plany, jeżeli chodzi o objętość treningową, chociaż sierpień 2019 roku myślę, że dość intensywnie sobie pobiegałem, bo wyszło mi na koniec sierpnia, że przebiegłem lekko ponad, ale jednak 500 kilometrów. Tam bodaj 505 wyszło Vendomondo, ale no jakby to ująć, wiem, że tam się troszeczkę te kilometry zawyżają, więc przyjmijmy, że pewnie przebiegłem ich około 500. Myślę, że to dobry wynik jak na kogoś, kto zaczął biegać 1 stycznia 2019 roku. No a po tym sierpniu był wrzesień, tam zrobiłem pierwszy taki porządny trial. To był Biesy Trial Czady w Wetlina i okolice. Oj, przyznam szczerze, że mimo, że tam było tylko 44 km, to tak mnie zmasakrowało, że przez miesiąc nie mogłem chodzić. Odkryłem, że mam pewne mięśnie w nogach, których wydawało mi się, że nie mam. Albo przynajmniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, że je mam. Ale nie zniechęciło mnie to do biegów górskich. Wręcz odwrotnie, zachęciło mnie to do nich jeszcze bardziej. Też podczas tego biegu poznałem wiele fantastycznych osób, które opowiedziały mi o swoim bieganiu, o tym, jak się przygotowywać do ultramaratonów i dzięki którym poszerzyłem swoją nikłą na wtedy i na ten moment także nie jakąś niebotyczną wiedzę na ten temat. W każdym razie dzięki temu biegowi wiedziałem już, jak się przygotować i też miałem wiedzę, co zrobić z takim małym fantem, że na 6 października zapisałem się na maraton, a 12 października była Łękowyma i to stwarzało mi pewien problem, jak do tego podejść, żeby te biegi oba wyszły dobrze. No i to mnie trochę stresowało. Jeszcze co najgorsze, zaliczyłem kontuzję prawej nogi, z której nie mogłem wyjść. Trochę wychodziło tak, że nie dało się jej rozbiegać. To już tak mówię pół żartem, no ale to takie było moje samoleczenie, że rozbiegam sobie kontuzję, że w końcu mi przejdzie, no nie przeszła, trzeba było skorzystać z pomocy fizjoterapeuty. Tu naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, ile taka pomoc fizjoterapeuty potrafi zdziałać pozytywnego i ogromnie, ogromnie polecam, jeżeli ktoś ma podobny problem przed biegiem. W każdym razie kolejnym takim przełomowym wydarzeniem u mnie był właśnie, o dziwo, maraton. Te 42 km to był maraton rzeszowski, bo z Rzeszowa akurat jestem. Okazało się dla mnie czymś, czego się nie spodziewałem. Ja takie dystanse już biegałem po, powiedzmy, podobnych trasach w mieście, aczkolwiek no w takich, powiedzmy, bardziej zielonych jego fragmentach i wydawało mi się, że przebiegnę to bez problemu. Nie miałem jakichś rewelacyjnych czasów, więc zresztą nie jestem jakimś mega dobrym biegaczem, jestem po prostu osobą, która biega. Natomiast w 3:38 chyba mi się najlepiej udało przebiec dystans maratoński.
liczyłem na to, że na maratonie już takim oficjalnym zadziała adrenalina i cóż, i po prostu pójdzie mi jeszcze lepiej, a okazało się, że na 20 kilometrze moja kontuzja niestety się odezwała. Ja byłem wtedy jeszcze przed fizjoterapią. Potem straciłem tempo przez tą kontuzję. Było akurat tego dnia wyjątkowo zimno. Organizm mi się wychłodził. Miałem coś, co przynajmniej w moim wyobrażeniu jest tą mistyczną ścianą, którą ponoć się na 30 kilometrze maratonu spotyka. Przyznam, nie spotkałem jej nigdy wcześniej, ale tu było to chyba właśnie dokładnie to uczucie. W pewnym momencie nawet przewróciłem się, mimo że się wcale nie potknąłem. Finalnie po chwili walki z sobą stwierdziłem, że muszę sobie włączyć muzykę, bo inaczej może być ciężko z dobiegnięciem do końca. I choć z fatalnym czasem dobrnąłem do końca tego maratonu. Natomiast w tym momencie bardzo się cieszę, że tak właśnie potoczył się ten maraton, ponieważ pozwoliło mi to nabrać dużo pokory do biegania. Wcześniej chyba za lekko mi pewne rzeczy przychodziły, przynajmniej za lekko w porównaniu do tego, co inni ludzie mówili odnośnie tego, co jest wykonalne, a co jest niewykonalne. Tu zawsze miałem ten problem, że po prostu nie do końca słuchałem rad takich jak nie rób tego, bo się nie da, więc parłem i cały czas chciałem zwiększać te kilometraże. W każdym razie po maratonie była fizjoterapia, był tydzień regeneracji, ćwiczenia bardziej idące w kierunku jogi niż w kierunku biegania, chociaż jedno i drugie chyba ma ze sobą jakiś wcale niemały związek. No i co? 12 października stanąłem na starcie 70 Łemko-Wymym. Bieg był fantastyczny, to może nie jest to miejsce, gdzie go będę szczegółowo opowiadał, natomiast może najbardziej zwrócę uwagę na to, że po prostu wróciłem z niego jak oczyszczony. To obcowanie z przyrodą, z naturą, a zarazem to zdanie się z jednej strony na siebie, ale z drugiej strony też to poczucie, że gdyby się coś stało, to mogę liczyć na to, że inni biegacze mi pomogą, bo okej, jest czołówka, która biega tam na czas i chwała im za to, bo robią fantastyczne rzeczy. Natomiast większość osób przychodzi tam dla samych siebie i po to, żeby właśnie poobcować z przyrodą, zmierzyć się samym sobą poprzez wielogodzinny, wyczerpujący bieg. No i taki oczyszczony stamtąd wróciłem, że stwierdziłem, że poszukam jeszcze jakiegoś jednego biegu przynajmniej na ten 2019 rok. Znalazłem w swoich okolicach Lament Świętokrzyski, który w dniu wczorajszym przebiegłem. Tam były kolejne wyzwania dla mnie, to znaczy takie wyzwanie, które miałem świadomie. To było wyzwanie dotyczące tego, że bieg zaczynał się w nocy i trzeba było biec z czołówką. Nie robiłem tego wcześniej, ale tu jak najbardziej potrenowałem i to mi pomogło. Nie miałem problemu z takim biegiem, natomiast drugą rzeczą, która okazała się problemem, to wielogodzinny deszcz podczas tego biegu. No na to się już nie przygotowałem, bo jakoś akurat nie padało, kiedy po prostu biegałem sam dla siebie czy na innych biegach, albo co najwyżej lekko kropiło. Wczoraj był to jednak solidny deszcz, taki połączony z zimnym wiatrem. Tu dało mi to do myślenia, że czasem jednak dobrze jest porządnie rozplanować sprzęt, z którym się biegnie i nie podchodzić do tego na zasadzie, że wystarczą mi rękawice wiatroodporne, nie muszę mieć wodoodpornych. Jednak czasem by się przydały, jak pokazuje życie. No i teraz już czuję, że biegi ultra to jest
to coś, co naprawdę, ale to naprawdę bardzo mi się podoba. To jest nic wielkiego, bo każdy ma jakieś hobby, natomiast no ja czuję, że to jest właśnie moje hobby, ale to jest też coś, co pozwala mi odnajdywać samego siebie. No jednak te kilkanaście godzin biegu to możliwość nie tylko, ale także poznania innych osób, które to osoby najczęściej mają jakąś fantastycznie ciekawą historię, swoją własną, ze sobą, za sobą. I czasami się nią podzielą, czasami powiedzą coś, co da ci do myślenia, ale też to czas, kiedy możesz wiele spędzić z własnymi myślami. I to także jest coś fantastycznego, bo w dzisiejszym zaganianym świecie nie jest to takie oczywiste, żeby móc może nie tyle przystanąć, bo to jednak bieg i to ultra, ale aby móc z własnymi myślami na spokojnie pobyć aż tak wiele godzin. Dlatego chciałem, jeżeli słuchasz tego podcastu, nie będąc biegaczem ultra, a ja tak zacząłem go słuchać, więc myślę, że ta grupa docelowa też istnieje, po pierwsze powiedzieć, że co prawda nie będę stawiał tezy, że powinieneś już teraz zacząć biegać ultra, ale nie musisz słuchać tych, którzy chcą ci wmówić, że do tego trzeba kilku lat przygotowań. Biegi ultra, jeżeli nie jesteś tą osobą, która startuje po to, aby osiągnąć jakiś rewelacyjny wynik, to porównałbym do takiego biegania i zwiedzania. Naprawdę można oglądnąć wiele fantastycznych rzeczy, które mijasz po drodze, jednocześnie biegać, wspinać się pod górę i robić inne rzeczy, które są tymi wyzwaniami stawianymi przed tobą przez trasę, a dzięki temu lepiej poznawać siebie i to zarówno fizycznie, jak i psychicznie. No i to jest pierwsza rzecz, że co prawda niekoniecznie już jutro pobiegnij ultra, ale jeżeli chcesz, czujesz, że to jest coś, co jest dla ciebie, to nie miej takiego błędnego przekonania, że to wymaga kilku lat intensywnych treningów, to można osiągnąć znacznie szybciej. Ważne jest, żebyś ty czuł, i to zarówno w ciele, jak i w głowie, że jesteś na to przygotowany. Nie gotowy, tylko przygotowany, bo gotowy na bieg ultra, to myślę, że nie jest nawet ktoś, kto ich przebiegł wiele, bo każdy bieg ultra różni się wszystkim lub prawie wszystkim, nawet jeżeli biegniesz drugi raz tę samą trasę, to starczy, że twój organizm inaczej się zachowa i już różnica jest ogromna. Także o tym pamiętaj i do tego, żeby biegać ultra, cię serdecznie zachęcam. Powiem jeszcze tak. Tak jak inni, którzy nagrali swoje historie do Black Hat Ultra Team, też mam różne, często ciężkie historie ze swojej przeszłości. Natomiast myślę, że biegi ultra to szukanie siebie, niezależnie od tego, jaka była nasza historia, bo zawsze jest tak, że możesz poznać siebie lepiej, a im lepiej siebie znasz, tym bardziej panujesz, kontrolujesz swoje życie i to jest to, co możesz osiągnąć, pokazując sobie, że przebiegasz dystans, który dla większości osób jest nadal kompletnie niewyobrażalny. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Tobie, Kamil, mega bardzo dziękuję za twój podcast Black Hat Ultra. Nawet takie osoby jak ja, totalni amatorzy w ultra, słuchają go ogromnie chętnie. Także życzę ci jeszcze więcej fantastycznych rozmów i rozwoju twojego
kanału podcastowego, a Wam wszystkim życzę wielu fantastycznych przeżyć i spotkajmy się na najbliższym ultra. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dzięki Piotrek za tę opowieść. Myślę, że wielu z nas jest w stanie się z nią utożsamić. Widać, że to szalone bieganie dużo pozytywów wnosi do Twojego życia. Fajnie to słyszeć. Zresztą, czy komuś kiedyś ultra zniszczyło życie? Ciekawe byłoby usłyszeć taką historię. Dziękuję też za dobre słowo odnośnie Black Hat Ultra. Zawsze uważałem, że najlepiej uczyć jest się od najlepszych bezpośrednio, zwłaszcza gdy czynnie uprawiają jakąś dyscyplinę, czy to wiedzy, czy sportu. Jeśli chcecie skontaktować się z Piotrem, to łapcie go na Facebooku lub mailem pod adresem piotr.kantorowski@gmail.com. A, i zapraszam na jego podcast Prawo dla Biznesu. Jeżeli chcecie nagrać swoją opowieść, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Dołączcie do grupy Black Hat Ultra Team na Facebooku lub napiszcie do mnie maila na adres ultra@blackhatultra.pl. Dzięki i buźka!